Hej ekipa, witam was Staniu, witam was serdecznie w kolejnym spotkaniu z Lightyear Frontier. Rzucamy się od razu w wir walki, bo jak widzicie mamy trujące banki, które nam zagrażają naszym uprawom. Musimy je chronić tutaj, nasze biedne uprawy. Trujące banki od razu nas zaskoczyły. A tylko wszystko dlatego, że słuchajcie, troszkę przyspieszyłem jeden dzień, bo coś tam próbowałem zrobić, coś tam wydobyć i całkowicie zapomniałem o tym, że mają się być trujące banki. I właśnie widzę tego rezultaty, już jakieś problemy. Na dzień dobry, kurczę, zagrożenie od razu nam wskoczyło. Dzisiaj ogólnie to, co planowałem, to eksploracja, oczywiście. Eksploracja, żeby tutaj móc... O, nie, tylko nie uprawy. Eksploracja, odkryć kolejne krainy, ale najpierw się uporajmy z tymi łobuzami, które tutaj nam się kręcą. Bo może być naprawdę nieciekawie, jeżeli nam się tutaj nad uprawami pojawią i rozniosą. Dobra, mamy to. No, to witam was ponownie serdecznie. Puf, na dzień dobry, rozgrzewkę mieliśmy, ale jak widzicie, daliśmy sobie radę. Natomiast tutaj, troszkę tutaj się zrobił kwas, więc trzeba ten kwas oczyścić. Poczekajcie, najpierw się zajmiemy tym, żeby dobrze to trafić. Jest, piękny ciach, od razu trening przed wyprawą. Sprawdzimy, czy spełnia od nasze oczekiwania. Jak najbardziej tak. Dobra, pozbierajmy to, co tutaj jest nam potrzebne. Czyli oczyśćmy te tereny mnie... Ale, aha, to już musiałem to pozbierać łażąc. Dobra, mamy, słuchajcie, mamy oczyszczone, fajnie. Tutaj uprawy trzeba oczywiście podlać, więc skoro już mamy działko w ręce, no to oczywiście ja to szybko podleję. I widzimy się oczywiście w czasie, kiedy będzie trzeba ruszyć na tą naszą eksplorację. Nie pozostawiamy, dzisiaj ruszamy i odsłaniamy dalsze obszary, co tam jest trzeba, bo dzisiaj na mapie, słuchajcie, jest naprawdę sporo. Mamy las żółty, kamienny szczyt, nizinne równiny i jeszcze pytajniki nieznane. Natomiast finalnie chcę iść na las żółty, bo tam po raz pierwszy wszedłem i ciekawią mnie te szczątki tej bestii. Yeah! No i powiem wam szczerze, to jest rozmach. To, co teraz mamy, to jak szybko możemy się poruszać, latać i tu eksplorować i jakie tutaj hamowanie ma, no zdecydowanie jest ciekawe. Natomiast jak widzimy, las żółty ma przed nami jeszcze mnóstwo sekretów, które dzisiaj będziemy finalnie zwiedzać, finalnie będziemy tutaj eksplorować i badać. No i właśnie ta bestia, ta szczątki właściwie bestii, które tu mamy, na pewno będziemy to badać. Natomiast tutaj patrzcie, o, no to teraz jest most, patrz jaka odległość, teraz to jest zdecydowanie to, co my chcieliśmy. Kurczę, przejadę momentalnie, kurczę, zdecydowanie warto ulepszać naszego mecha, warto ulepszać jego możliwości, bo nie dość, że jest szybszy, to i ma lepszy zaciąg, lepszy zasięg. Kurczę, mega, mega fajnie. Tutaj mamy jakieś bestie, których nie znamy, bo jeszcze nie jest teren oczyszczony. Więc oczywiście będziemy oczyszczać. Niebieskie barwniki na pewno się nam przydadzą, ale najważniejsze dla nas w tym momencie to jest oczyszczenie tych skażonych terenów. I patrz, nawet to idzie, ale zastanawiam się, jak to bańką poleci. No i ładnie, bardzo ładnie. Tutaj warto. Oczyszczamy, oczyszczamy, nic nie pozostawiamy, żadnych śmieciochów. Kurczę, ile to jest skażonego terenu. No faktycznie te bańki, dobrze, że te bańki nie powstają wszędzie, bo bym ja chyba nie wyrobił łazić z tym wszystkim. A tu jeszcze mamy, o, ciach. No ściągaj go. Okej, teraz pytanie, czy jak tą wodę zaciągnę, to co jest problem? Czy ja mogę? Kupy z odjeżdża, niech jedzie, nic ciekawego, słuchajcie, nie miał. Zdecydowanie nie potrzebujemy na razie tego kupca, a na razie zaciągarka oczyszczamy, bo naprawdę teren zapowiada się obiecująco. Obiecująco, tylko no właśnie, gdzie to będzie wszystko, więc co, ja sobie przełączę ten widok, też jest spoko, oba widoki są spoko. Tylko przyznaję, oj, aż tak, teraz taki mam rozpęd, że nie mogę się ogarnąć, gdzie co jest. Właśnie tak szybko biegam, że nie mogę wyhamować. Dobra, mamy tu jeszcze chwastów pewno. Dużo, dużo terenu, mamy coś pewnie o oczyszczenie chwastu, a czy w między oczyszczenie chwastu pewnie nie wyskoczył. Nie wiem, nie widzę, tylko sygnał mi wyskoczył. Natomiast tu jest mnóstwo tego terenu do oczyszczenia. I tam mamy kolejne tereny, to już wiemy, z czym powiązane. Albo mi się wydaje, że wiemy, bo mogę nie wiedzieć, poczekajcie, zresztą zobaczę. A to jest ten teren z pytajnikiem, dobra. Czyli tak myślałem, że to jest teren, który jednak nie znamy.
ale póki co mamy 60% i to jeszcze mało. Ale ładnie tu jest, słuchajcie, ładnie tu jakieś barwy. Kurczę, piękna kraina. Piękna kraina. Przyznaję, jest co robić na niej. Do oczyszczenia, ciach, lecimy z tym wszystkim. Wszystko po kolei jak leci. Tutaj jakieś skałki, zakamarki. No, trzeba będzie łazić, tak? Nie ma wyjścia. Pytanie, czy tutaj w ogóle coś jest. Ledwie się zmieściłem, rozumiem. Ciężko było przebić tamtędy. Jakieś piaski, kurcze. Pustynne tereny. Ale słuchajcie, tutaj nic na razie. Nie widzę. O nie! I z rozpędu fikołek. Dobra, mechu, odwracaj się. Tak, siadamy. No widzicie, chciałem za szybko podlecieć, no i mam. Ale widzę, że tutaj raczej nic nie ma. Ale jak tutaj ładnie. Czy ja tu tutaj w ogóle byłem? Nie wydaje mi się. Łąki, aj, tu są łąki. I tu są krabiki. A, dobra, to skoczmy, słuchajcie, skoro i tak już jestem. To nakarmi nasze krabiki, nasze zwierzaki. Były szczęśliwe. Jaki fajny zwierzak. O, jaki fajny. Okej, co wy w ogóle mi dajecie? Poli jagody, aluminium, no, spoko, zawsze coś. Jakie surowce są, dobrze. Dobrze, o, i aluminium wskoczył, super. Natomiast ja wracam na łąki, znaczy na łąki, na żółte trawy, żółty las. Bo finalnie ten teren chcę dzisiaj eksplorować. Tutaj wejście mamy, dobra, mamy, tylko no, jak widzicie, no ciężko będzie chyba teraz już namierzyć skażenie. Choć w sumie może, jeszcze jak połazimy w niektórych zakamarkach, tutaj są wejścia jakieś. Trzeba się pewnie spiąć, tak jest. Musimy naładować silnik i lecimy do góry. Jeszcze wyżej. Aha, jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Nic to nie zmieniło. Dobra. W takim razie nic nie pozostaje nam nic innego, jak łazić i szukać skażenia. Tu są te ruiny, dobra. Czyli musimy wrócić tu i po prostu szukać, nie wiem czy to jest kwestia tego, a raczej nie tych światełek, które widzimy. To raczej nie ma większego znaczenia. Jedno trzeba przyznać, ten świat naprawdę jest barwny, kolorowy, przepiękny. Przepiękna okolica, przepięknie stworzony świat, bardzo mi się tutaj podoba. No i słuchajcie, znalazłem kolejne miejsce skażenia, tutaj praktycznie ze skałami i tutaj też źródełko, które oczywiście oczyścimy, żeby mieć dostęp do wody. Tutaj oczywiście, halo, rozwalamy? No, teraz rozwalamy, dobra, mamy to. Ło, tylko to jest taka dziwna woda. I zalałem sobie, właśnie tędy było przejście i właśnie sobie to przejście zablokowałem, super. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu jakoś specjalnie tym działać, dobra, póki co. Oczyścimy tu, dobrze, 74 nadal, nic się nie zmienia. No tu są plamy, jak widzicie, ewidentnie, 75, ładnie, o tu trzeba być dwa razy. Nie, nawet nie. Tutaj rozumiem, że będą chyba zwierzaki w tej dziupli siedzieć, mam przynajmniej taką nadzieję, że jakoś tutaj to będzie ogarnięte. Kurczę, jak patrzę w to niebo, to naprawdę jest coś wow, niesamowitego. No ale powiem, a tędy było przejście, o proszę, nawet nie widziałem. Dobra, w każdym razie, no nie widzę kolejnych miejsc skażenia, przepraszam, już widzę kolejne miejsce skażenia. Widzę krzaki najbardziej przeszkadzają, nawet nie plamy, to krzaki. Trzeba być troszkę tutaj połazić, poszukać. Już mam piękny wschód, więc też tego wam nie będę zabierał. Niech ten świat naprawdę się pokazuje z jak najlepszej strony. Tu są jakieś skały. Nie, tu będą surowce. Tu będą surowce w tych dziurach. To już wiemy. Pamiętam, że z tych dziur surowce. Natomiast póki co musimy najpierw znaleźć. O, no i znowu. Od razu górskie wybrzeże. Czyli znowu mamy górskie wybrzeże. Ostatnia lokacja. Rozumiem, nie ma problemu, tylko najpierw bym sobie te jaja zgadnął, gdzieś tutaj jaja były, o tu są te jaja. Ja chcę skamieniałe jajo, jak najbardziej zabieramy. Górskie wybrzeże, czyli ostatnia lokacja z górskiej wybrzeże, czy jesteśmy na granicy. Las żółty. 14 lupek, a co to znaczy 14 lupek? Dobre pytanie. I ma wszystko. Szukamy chwaściorów. Szukamy
plam. I na razie jakoś ich tu nie widzę. Kurczę, nie zdążyłem jeszcze. Łąki. Aha, to przecież tak, zwierzaki są, więc nawet nie pomijam tu. Remember to harvest any crop that has become fully grown today. No use in waiting for that sweet reward any longer than needed. Tak, jak najbardziej czekaliśmy tam na uprawy, ale wolę na razie teraz oczyścić okolice. Uprawy nie zgniją, jeżeli będę za długo na polu, więc mogę sobie dać ten czas. Póki co mamy tu ważniejsze zadania. I chyba to zadanie za chwilę będzie finalnie zrobione, bo znalazłem ostatnie poletko kwaściorów. Więc tak mi się wydaje. Mamy 100%, no. Region odratowany i to jest piękne. Another region fit for life. Speaking of, you wanna know what PRP3R stands for? No co? Planetary Inhabitability Probe, the Generation Model R. First part's pretty self-explanatory. I look at a planet and tell Earth if it can sustain human life. Third generation is, well, it took them two complete redesigns to make satellites that wouldn't break on their journey here. Suppose I should consider myself lucky, but we all knew sacrifices were necessary. Mhm. No i dobra, mamy odratowany region, ale ten region dopiero będzie w ciągu kolejnego dnia. Czyli tak naprawdę nie mamy co tracić czasu, możemy iść od razu ratować kolejny. Czyli to będzie górskie wybrzeże. No i fajnie, podsłaniamy morze, dzisiaj nawet wszystkie byśmy podsłaniali, jakby dało radę. Choć nie wiem, że tego będzie dużo, a później będziemy zbadać sekrety poszczególnych rejonów. Opisałem, że tu będą surowce nowe, więc mamy, słuchajcie, górskie wybrzeże. Tam oczywiście już mamy tajemnice ze skarbami, oczywiście to będziemy działać. Ale póki co... Górskie wybrzeże, dzień dobry, witam serdecznie, gdzie są chwaściory. Tu są chwaściory, o ile chwastów. Ale przynajmniej ładnie wszystko idzie. Mamy takie ulepszenie, że nie musimy się tym przejmować. Myk, wodą ich tutaj. Pyk. Ulala, ale tutaj trucizny. To się działa, to w ogóle? Uuu. Czyżby nie dawało rady? Czy to było tyle tego, ta? Aż tak dużo tego było. Ojej, pan! Co wyście tutaj robili, że tego macie tyle? Dobra, słuchajcie. To nie są żarty. To nie są żarty. Jest tego naprawdę skażenia ogromnej ilości. Teraz wyma ulepszenia. Czyli tego nie odratuje. Ojoj, ojoj, no nie. Czyli w 100% tego nie zrobię. Najgorzej. Czyli dobra, słuchajcie. Pędzimy przez ten teren. Zbierzemy chwasty. Chociaż tyle zróbmy dla tego obszaru. Ale już wiemy, że jeszcze kolejne ulepszenie nam będzie tu potrzebne. To mnie akurat smuci, bo liczyłem, że dzisiaj zrobię na przykład wszystkie trzy podstawowe, ale na to, że to nie jest podstawowe. Tego jest zdecydowanie, więc nie wejdź w to, bo będziesz bardzo powolnie chodził. Powolny, będziesz powolny. Dobra, w takim razie ja tym terenem przejdziemy dalej na kamienny szczyt. Kamienisty szczyt, mam nadzieję, że tam coś jeszcze będę mógł zadziałać. Bo jak widzicie tutaj, no nie... No nie, nie, nie mam co. Oj, mamy kolejny barwnik, mamy żółty kwiat. No i super, i teraz kolejny ten powinien nam się odblokować. To jest super, żółty kwiat. Mamy kamienny szczyt, witamy serdecznie. Przyszliśmy pomóc. Gdzie jest zagrożenie? Proszę mi pokazać palcem. Gdzie jest wróg? Na razie nie widzę. Kamienny szczyt, odratuj. Ale tak, z tych zadań to ja bym sobie z dziennika to na razie odpiął. Kamienisty szczyt, to może bardziej to. Ale znowu żółty barwnik, super, przyda się. Ale ja nie widzę tych problemów tutaj na razie. Jak ja mam to odratować, jak tu nie widzę problemów? Halo? Chyba, że tam na górze, faktycznie na tym szczycie. Bo w sumie na tym szczycie to ja bardzo nie łaziłem, tylko tak sobie, o, zajrzałem i tyle. To teren ciekawy. Tam jest kolejna już mapa. A ty się może trzeba wejść na szczyt. Dobra, mamy to, mamy was. Dzień dobry. Tak, sam sobie poradzę, więc dzięki. Tak jest. Likwidujemy.
Tak jest. No i to się rozumie. Siach, i kolejny achievement pewnie za oczyszczanie, więc dzisiaj achievementów troszkę wbija. Jak widzicie, zdecydowanie warto. Tutaj zrobimy sobie... Aha, nie ma wody i to może przeskoczyć. Dobra, teraz ogarniemy wodę. Bo tutaj musimy oczywiście... Całe strome urwisko tu już jest. Strome urwisko to jest jeszcze kolejna mapa. No to jest oczyszczenie jak najbardziej. Zastanawiam się, czy w momencie jak odsłonimy, słuchajcie, wszystkie. To czy jeszcze fajnego dostaniemy? I teraz pytanie, co jest lepsze? To czy bombelek? A bombelek teraz leci. Mega, chyba bombelek ładnie czyści. Pięknie. No ale patrzcie, ile skażenie. Jak? Kto do tego mógł dopuścić? I co, niby ta planta miała być odpowiednio do zamieszkania? Seriously? Czy jest tu gdzieś źródełko? Nie, mówcie, że muszę tam dalej biegnąć. To bo jednak. Ale patrzcie, a dobra, tu jest źródełko. Dobra. Faściory, 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 faściory. Tak, z faściorów jest więcej punktów. Nie wiem dlaczego. Ale z faściorów jest więcej. Ogarniamy wodę. Dawać mi ją. No, kamienisty szczyt zdecydowanie jest bardziej nastawiony na skażenie plamami. Ale i z tym sobie damy radę. Stojąc tutaj już tak ładnie mamy zasięg, więc sporo możemy to oczyścić. Pobawimy się, o nie, tu zasięg minimalny to tutaj. To i tu się skończyła woda, więc teraz korzystamy. 45%, no to ładnie idzie. Ładnie idzie. Jestem zadowolony. Jakbyśmy mieli dwie mapki, mam nadzieję, że zdążę do kolejnego dnia. Powinienem zdążyć, w końcu jestem tutaj samego poranka. A, rozbiłem. Jeszcze tutaj tu skażenie zdejmiemy. Ładnie, czyść, czyść. I jeszcze tu. Pięknie, i znowu trzeba nabrać wody. No i właśnie to jest to, że bez ulepszeń, po pierwsze nie moglibyśmy tego rozbić, a po drugie, nie moglibyśmy tego rozbić. Ale znaczy, no chodziło mi oczywiście, żebyśmy mieli mniej tej wody, no ale to już w ogóle. Make, poszło ładnie. I teraz tu. Pyk. 55%, no i to mi się podoba. To mi się podoba. Oczyszczone, ładnie. O, tam jeszcze więcej. Kurczę, ile tych plam tutaj. Zabawa przednia. Przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że dla was też względnie jakoś to podoba. W fakcie, wprawdzie nie robię nic wielkiego, odkrywczego. Ale jednak zawsze coś tutaj robimy. Kupiec odjeżdża. No nie, sorry, kupiec, nie mamy dzisiaj dla ciebie czasu. Jeśli nam jakoś to nie przeszkadzało, to i teraz kupiec sobie musi dać nam trzymanie. Dobra, słuchajcie, lecę po wodę. Yeah, come on, i lądowanie, ładnie siadło. I zbieramy. Przydałby się jeszcze jeden poziom tego zbiornika wody. Ale wiem, że to jeszcze jest marzenie szczęte głowy. I tak, kamienny szczyt, a później niziny równiny byłyby. Ruda, mieli czerwony barwnik. Tutaj nie, węgiel, żółty barwnik. To już wiemy, że węgiel tu jest. Ale to wszędzie chyba węgiel jest. To jest domyślnie chyba ta... ten surowiec. No i właśnie to, że się kończy dzień, musimy się sprężać. Jeżeli chcemy zdążyć. 70. Chcemy minimum dwie mieć na początek kolejnego dnia. Jak się uda, jeszcze niziny równiny w nocy klepnąć. Bardzo bym chciał. 76, dobrze, dobrze idzie. Okej. 78, słuchajcie, 78, teraz jakieś chwasty by się przydały, a nie to. Ale widzę, że jednak nie. A nie, dobra, są mi chwasty. Mi się woda kończy akurat. 88, no mówiłem, że z chwastów jest zdecydowanie więcej, ambitniej to wchodzi. Dobra, mogę tak na odległość? Mogę, kurczę, nie ma jak zasięg, dobre. Jak to ładnie zaciąga. Dobrze, dobrze. Jeszcze tutaj. Myk, mamy to, no i powiem wam, że kraina piękna.
bijamy na szczyt, tak? Bijamy na szczyt, naprawdę. Myk, 93, 96 i jeszcze ostatnia zniknął. Kamienisty szczyt. I just realized I forgot to tell you what the R in my name stands for. Mm-hmm. It's robust. There were a few other models like nimble, efficient, adaptable, and so on. I was built to last. The others weren't. One by one, their signals went out. It was 100 or so years ago when the last one went dark. Mm. Been pretty lonely ever since. No widzicie, teraz przynajmniej monolog sobie prowadzi z nami. No ale tak jak powiedziałem, tutaj mamy ostatni teren i tutaj widzę, że chwasty będą akurat. Tylko, aha, no dzień dobry, to sobie odblokowaliśmy. Czyli zarówno niziny, równiny, jak i górskie wybrzeże jest dla nas całkowicie niedostępne, bo to wymaga ulepszeń drugiego tieru. No to trochę rozumiem. To troszkę nam zmienia procesy, ale słuchajcie, w takim razie ja sobie teraz tutaj pozbieram spokojnie surowce, bo mamy, widzę, miedź po drodze, dużo miedzi. Ja sobie pozwolę to pozbierać i widzimy się o kolejnym, w kolejnym dniu, gdzie dostaniemy dostęp do nowych surowców. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mamy piękny nowy dzień, kamienny szczyt został oczyszczony. Pięknie. Odratowaliśmy go, uratowaliśmy piękny region i będziemy z niego teraz w pełni czerpać garściami. No i mamy kolejny poziom, czyli będziemy mieć faktycznie kolejną strzałkę. Bo właśnie, gdzie jest to wejście? Czy ktoś je kojarzy? Czy ktoś wie, gdzie go szukać? Nie wiem, ale mamy las żółty, no powiem, że ten region też rewelacyjny. I niebieskie kryształy, tak jak czułem, tak jak byłem pewny, że coś tam się pojawi. Tutaj mamy nowe kryształy i to jest bardzo fajnie, bo no właśnie, dostęp do żelaza to nas jeszcze blokuje, bo nie mamy jeszcze surowca żelaza, ale pewnie to niedługo się dowiem. Póki co zostały nam jeszcze właśnie dwa obszary do blokowania. Super. Zdecydujące tak. Zdecydowanie tak, natomiast zanim tam wyruszymy, musimy zebrać plony. Bo marchewa sama się nie zbierze, nic się nie zbierze. O! Can you hear me? Well, I'll be. Sounds like one of your neighbors is trying to reach out. O kurczę! Let's make our way uphill to get better reception. O kurczę! Że co? Jakiś sygnał radiowy? Gdzie mamy w ogóle wejść? Rozumiem, że gdzieś w te rejony. No dobra, pójdziemy tam za chwilę, momencik, bo tutaj mamy do psiania trochę. Momencik, najpierw kapucha, znaczy te marchewa. Kurczę, no to się nie spodziewałem. Kontaktu od sąsiadów jakichkolwiek. Kurczę, ja mi to graj, w to mi graj. Słuchajcie, mamy to. A najpierw tak powiedziałem, obsieję sobie pola. Jak sobie kupiec przybywa, dzień dobry. Super, więc za chwilę zobaczymy, co tam kupiec ma interesującego, czy jest coś do sprzedawania, do kupowania. Zobaczmy, skoczmy do kupca. Dzień dobry, witamy, bo... Co mogę jeszcze? Bulchewkę chcesz? A wiecie co? Tak sobie myślę, czerpusta możemy. Oleju z jednego i drugiego mamy, więc sprzedajmy wszystko, co mamy. Tak, bulchewa też. Też, jak najbardziej też. 2200. W końcu na coś to uprawiamy. Poliagody nie. Ale możemy kupić. Co? Znak strzałka w prawo. Zestaw ramion hodroda. Nasiona pszenicy. O! To już wiemy, co odkrywamy. Bo bez tego oni by nam nie dali tego. Tak w prosty sposób. Dobra, słuchajcie. Zobaczmy jeszcze części mecha plany. Tu mamy plany. Wózek. Ja bym chciał sobie kupić wózek. Ozdobny wózek. Ja chciałbym to kupić. Cena w magazynie 1. Ja chcę to kupić. Fajnie wygląda. Płócienne worki to samo. Stos, donice, do niczego. Krągły stolik, zestaw do herbaty, ławka, stół. Klomby różnych wielkości. Rozumiem, że ja teraz tylko u ciebie mogę kupywać. To w ogóle części mecha. O, właśnie. Tu mamy przednia szyba w stylu vintage. Przednia szyba rycerza.
Hot Roda, czyli mamy, Hot Rod. Ładne rzeczy. Nóg rycerza. Wiecie, ja bym sobie chciał ogarnąć rycerza. Ile? 1500, no trochę to kosztuje, no ale ja bym to chciał, tylko żebym chciał zacząć od silnika, silnik rycerza, 2000. O, zobaczymy jak to przy okazji. Vintage to może nie, Hot Roda, czy faktycznie to się zmienia. Rycerza. Tak jest, 2000. Vintage w stylu vintage. Hot Rod, vintage ramion, rycerz. 1500. Nice choice. I mam zestaw nóg, a to jest zestaw. Zestaw rąk będzie może? Zobaczymy. Zestaw nóg, zestaw ramion. Brudny silnik. Brudny silnik Hot Roda? Po co mi brudny? O, zestaw ramion, ale właśnie, ja mogłem to kupować na przecenie. A nie pomyślałem. To jest Hot Roda. A gdzieś w stylu rycerza. To tylko nogi. Kupię te ramiona, zwłaszcza, że są przy cenie. Ma przy cenie. Ale tu mamy. Nie mamy ramion rycerza. Hot Rod, vintage. Nogi rycerza. No to wam powiem szczerze, brakuje nam. Dobra, jak będzie miała na przecenie, to będziemy kupywać. Miło było, no pokupywałem rzeczy, wydałem na coś, nie wiem na co, ale to się jeszcze zobaczy. Za chwilę będziemy to odsłaniać, ale póki co widzę, że tak, to trzeba obsiewać. Dobra, właśnie, może ekonomicznie nam coś pokażę, co warto teraz obsiewać. Aluminiowa rama, bursztyn pójdą do góry. Aluminiowe części pójdzie, czyli dużo aluminium pasowałoby mieć. Czerwony kryształ to samo, miedziany drut. Polijagoda pójdzie do zera. Znaczy wyrówna się pewnie cena. Żółty barwnik. No, to jest takie właśnie. Właśnie, ja miałem ten żółty barwnik ogarnąć, ale za chwilę. Aha, tu już jest koniec. Dwie. Teraz kapucha. Teoretycznie powinienem uprawiać tylko na jednej grządce jeden typ rośliny. Ale czy to ma znaczenie? Szczerze mówiąc, nie. Przynajmniej nie dla mnie. Nie ma żadnego dla mnie znaczenia. Obsiewam jak leci. Mamy tam jeszcze sałaty. Są tutaj... Był chyba chwast, że jest tak zrobione. Dobra, tutaj, tu. Tu i tu. Tak ładnie, właśnie, niech tu rośnie. Aha, bo się nam skończyło już. Już nam się skończyły kapuchy. Dobra, no teraz tylko słuchajcie, znowu podlewanie. I widzimy się. A, właśnie, miałem wam zobaczyć ten barwnik, żółty barwnik. Więc już mieszankę, farba fioletowa. Farba żółta. Zróbmy od razu full wypas. Jak najbardziej. No i słuchajcie, zanim skoczymy jeszcze na szybką eksplorację w tamto miejsce, to zmienimy sobie wygląd naszego pojazdu na rycerza. Nie, choćby jak zwał, to znaczyło. Nie mam pojęcia, ale chcę sprawdzić. Więc słuchajcie, szybka zmiana jeszcze. Tam jeszcze budowę, ale te rozbudowy, które właśnie kupiłem, to pewnie będziemy bawić się tym później. Więc tak, rozumiem, że mam to sobie wywalić, nóżki. Out. Silnik out. I co? I to jest. Ja zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to działa. Dostosowanie mecha. Noga, farm mecha, silnik rycerza. Ok, to mam montować. Wow, słuchajcie. Mamy to. Ok, nogi out. Ciach. Znikaja, jedna. Silnik out. Fajnie, że możemy sobie wymieniać. Podoba mi się, rycerza będziemy mieć. Podoba mi się. Silnik rycerza, mamy przednia szyba rycerza. Poproszę, ramię, a jest ramię rycerza. Kupię sobie jeszcze, dobrze. Co ma ramiona rycerza w końcu? To powiem wam szczerze, że teraz mam... Nie wiem czy to... Okej, okay, ładne to wygląda, rycerz ciekawy. Będzie epicko wyglądać, ja w takim razie ramiona czy nogi kupiłem. Bo teraz mam ramię Hot Roda, ramię rycerza. Hot Rod to jest
Aha, takie coś. Hot rod, czyli takie płomienie mamy. Przynieś chyba rycerza. W świecie. Gdzie mam w świecie? A to jest rycerz. Tak? Okej. Okay. Czyli pozostaje nam... No niestety nogi. Nie mamy nóg. Czyli jeszcze tylko nogi muszę ogarnąć. Wróć. Bo byś spadł. No. O, już się ustawiło. Oczywiście naszego rycerza przemalujemy na odpowiedni kolor. Widzicie? Nie mogę go spiąć. Dobra, teraz. A pytanie, czy ja mam narzędzie do malowania? Nie mam narzędzia do malowania. No, ale wygląda zdecydowanie ciekawiej niż poprzedni. Zmieniliśmy sobie traktor na zupełnie coś innego. No i fajnie. Dobra, jeszcze tylko słuchajcie, zobaczę kwestię budowy. Tu mamy te worki. Fajnie. Domek nadal nie jest dostępny dla nas. To jest ciekawe, że nie mamy. Doniczki dodane. A tu jest wózek. Dobra. Jak w ogóle pogoda się prezentuje na kolejny dzień? Wiatr. A to słuchajcie, w takim razie nie ma problemu. Możemy iść w Kimę. Żeby iść tam za dnia. Nie boli mnie to. Pójdziemy na chwasty, zajmiemy się chwastami. Dzień 29. Czyli praktycznie co bardziej, co 10 dni można powiedzieć. Those new mech parts made a world of difference. The best looking ride in the frontier for sure. Tak jest, mamy to. Ło, i to pistolet. A nie, pistolet tak wyglądał, przepraszam. W takim razie, widzicie, zamiałem podlewać. Zapomniałem o podlewaniu, więc szybkie podlewanie. Ile ruszamy na ekspedycję? Poznać nowego sąsiada. Jednak mała zmiana planu, bo zdążyłem jeszcze spotkać się z kupcem i zaproponował mi super ofertę na zakup. Oczywiście wiemy czego, czyli no cóż, nogi rycerza mamy ogarnięte, słuchajcie, nogi rycerza, więc ja sobie nie mogłem odmówić tej super okazji kupna za dwa razy wyższą cenę, ale mamy noga rycerza, jedna noga rycerza, druga, no i pięknie. I to mi się... Alo. No ej, noga rycerza, jedna noga rycerza, druga, ja bardzo lubię rycerstwo. No ale pewnie czasy Kings and Merchants tutaj się odpalają. No i słuchajcie, mega mech. Mega mech. A właśnie, ja jeszcze zapomniałem jedną rzecz sprawdzić, bo skoro już tutaj jesteśmy, to może zobaczmy, jakie ulepszenie jeszcze będziemy mogli zrobić. Co trzeba teraz odblokować? Celowanie, czyli tak, rdzeń zasilający, żelazna elektronika. No, tu mam olej skrzeworaśki. Nie mam pojęcia. Niebieskie rzeczy, żelazne części, no żelazów w ogóle nawet nie widziałem. Niebieskie, stalowa elektronika, kurczę, to są rzeczy takich, jakbym naprawdę nie widział. Niby niebieskie kryształy, ok, ale powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, miałem nadzieję, że coś zobaczę, ale jednak nie. Właśnie, teraz mamy jeszcze jedną rzecz, teraz mamy dzień z wiatrem. Wiatr, tak, wiatr i później będzie nasiona. Nie ma problemu, to ja jeszcze tylko chcę sprawdzić. Piękna gleba. Naprawdę piękna gleba nowym mechem. Dopiero kupione części i już potłuczone. Nie, no super. Dobra, słuchajcie. Lecę jeszcze tu zobaczyć jedną koncepcję. Czy jak jest wiatr, to dostajemy więcej surowca? Zobaczmy. Nie, nie ma wpływu na to, na to wychodzi. Choć według mnie powinno mieć znaczenie. Nie wiem, takie mam wrażenie, że powinno mieć. Ale jak widzicie, nie ma. Co jest smutne akurat. A ciekawa ta kabina mecha. Znaczy rycerza. Taki rycerz faktycznie mamy, widzimy więcej z tej perspektywy. No i trzeba tam odsłaniać. No słuchajcie, w takim razie ja lecę. Jeszcze szybko dowiedzieć się, kim jesteś i co potrzebujesz. Natomiast finalnie odkrywanie nowych surowców zostawiam sobie już na przykład, wy mi się przydacie. Zostawiam sobie odsłanianie nowych surowców na kolejny epizod, bo według mnie, żeby to też nie przedłużać, a odkrywanie nas czeka, bo mamy dwa rejony do pełnego badania, do pełnej analizy. I teraz pytanie, gdzie ty jesteś? Wiem, że tędy trzeba jakoś przejść. Gdzieś tam w okolicach czaszki albo wyżej. Może tak być, nie tędy. Nie, bo to jest odkryty, no właśnie tam są się rzeczy do badania. Więc pewnie i tak surowce będziemy widzieć tutaj nowe jakieś. Na przykład widzę tutaj już nowe surowce, ale ich nie będę zbierał. Chcę się dostać jak najszybciej.
tam, a już odkrywanie nowych surowców i badanie ich właściwości. Postawimy sobie, gdzie to jest? Gdzie ty jesteś? Tam? Ojej. Postawimy sobie na kolejny epizod, bo chcę mu poświęcić naprawdę pełnią działania. Jak widzimy, tutaj nowy surowiec, kryształ jest niebieski. A musimy się wspiąć naprawdę wysoko. I tam jest jakiś wulkan jeszcze w tle. Zastanawiam się, czy finalnie będziemy mogli wchodzić na ten wulkan? Zobaczymy. No. Aha! Czyli mamy do zbudowania nadajnik, czy tam odbiornik, no wieżę radiową. Zacznie budować wieżę radiową. Aluminiowa elektronika, ramię, twarde drewno, ruda miedzi. No to zmienia postać rzeczy. To już w takim razie tym bardziej wiemy, co będziemy robić w kolejnym epizodzie. No ale mimo wszystko jest tu naprawdę, naprawdę pięknie. No i czeka nas co? Odkrywanie, zbieranie i dalej badanie tego pięknego, naprawdę pięknego świata wraz z tutaj okolicznymi naszymi stworami, które będziemy tutaj pewnie też jeszcze z nich surowce pozyskiwać. Natomiast bardzo jestem ciekaw, co jeszcze uda nam się tutaj zdobyć. Natomiast jeżeli ten epizod wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Gram dla was staniu. Na razie, hej!